Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku, czyli Draft Koło Fortuny. Moi drodzy, na kole Fortuny nowe opcje, czyli tak. Mamy Valbuena, czyli najniższy zawodnik. Do tego jest Placek, czyli zawodnik z najmniejszą fizycznością. I do tego przyszła legenda, czyli zawodnik, który ma największe szanse na to, aby zostać legendą. Oczywiście dzisiaj mamy też draft automatyczny, który możemy trafić od samego początku. Tak naprawdę już w pierwszym losowaniu może wypaść ten draft automatyczny. No i wtedy już będziemy musieli takiego kapitana wybrać. No ale miejmy nadzieję, że tak szybko to się nie stanie. No i wybierzmy kapitana. Zobaczmy, co to będzie, co to będzie. Jest Valbuena, słuchajcie. A więc było blisko. Czyli wybieramy najniższego zawodnika jako kapitana. Okej, ale najpierw sprawdźmy, jakie mamy formacje. O, jest 4-1-2-1 wąsko, to jest moja jedna z ulubionych formacji. Także to sobie weźmiemy. I najniższy zawodnik zostanie kapitanem. I czemu to będzie chyba Marcelo? Oby to był Messi, błagam. Staryć wiadomo, Naldo blisko 2 metrów, tak jest. I Marcelo 1,74 m, a Messi 1,70 m. Uff, już się bałem, że będzie trzeba wybrać Marcelo jako tego pierwszego. Ale dobra, mamy Messiego, także całkiem niezły początek, wam powiem. I możemy udać się na kolejne losowanka. Już wybór będzie napadziora. I kto będzie tym napastnikiem? Będzie to Placek, czyli zawodnik z najmniejszą fizycznością. No, na ataku ta fizyczność jest potrzebna. Tutaj najmniejszą fizyczność ma Rafael. Powiem wam, że to jest zawodnik, którego naprawdę lubię. Naprawdę, on ma 75 tempa, ale jest tak ogarnięty, jest taki spoko, że to jest chyba jeden z moich ulubionych napastników w Bundeslidze. Także dobra, wybór pada na Rafaela. No i lecimy dalej. Zobaczmy, kto będzie u boku Rafaela. Przyszła legenda, czyli zawodnik, który ma szansę na zostanie legendą w przyszłości. I zobaczmy, o kurde, ho, ho, ho. Kogo by tutaj dać? Tak naprawdę każdy mógłby zostać tą legendą. No Vardy ma tylko jeden sezon, więc nie do końca. Van Persie no swoje zrobił. Antoine Griezmann też się zapowiada na taką legendę. Robert Lewandowski też się zapowiada na legendę. Czyli powiem wam, że ja bym tutaj dał Van Persiego, Griezmana lub Lewandowskiego. Jednego z tych trzech zawodników. A najbardziej chyba chciałbym Antoine Griezmana w swoim składzie, więc wybiorę też Antoine Griezmana. No i udajemy się na kolejne losowanka. Oj! Zobaczmy. Forrest Gump, czyli teraz będzie najszybszy oczywiście zawodnik. Najszybszym zawodnikiem to jest Valbuena, słuchajcie, a więc jednak ten Valbuena. Valbuena był dzisiaj na kole i też Valbuena oczywiście zostaje wybrany do tego draftu. Także tu mamy już wybrane, teraz już udajemy się na środek pomocy, ale ten po środku. To będzie teraz losowy wybór, słuchajcie. Mamy losowy wybór, czyli wybieramy zawodnika od 1 do 5 i wybór pada na piątkę. Także zawodnik z numeru 5 to będzie nasz wybór i zobaczmy, kto to może być. O kurde! Był to ty Iniesta. A my musimy wybrać Cazorle, Informa. No nie jest źle, bo tak naprawdę każdy zawodnik stąd wypasował. Jest dobry. Ale chyba Cazorla najmniej nam pasuje tak naprawdę. No trudno, nie mamy wyjścia. Aj, szkoda. No dobra, lecimy dalej. Co tym razem? I to tym razem będzie Placek, czyli zawodnik z najmniejszą fizycznością. Na środku pomocy. O, Guarin 8-8 aż ma. Wariat 1. Oczywiście najmniej ma tutaj Pardo. No i też tego Pardo wybierzemy. No tak na razie. Powiem wam, że kolorowy draft. Zobaczcie, Informy i Toty. O. Nie było widać koła, ale słyszeliście dźwięk. Ronaldinho wypadł na SPD. I to będzie chyba Oz Jakub. Zobaczycie, patrzcie. Jeżeli będzie Oz Jakub, to będziemy musieli go wybrać, ale nie ma, nie wypadł nam. Także trzy gwiazdki. Trzy gwiazdki. Ktoś tutaj będzie miał w ogóle cztery? Chyba nie, co? Też tak mi się wydaje. No właśnie. No i teraz nie wiem, Matić. Matić to jest dobry SPD. Lam troszkę za niski, ale może jakaś tutaj Bundesliga jeszcze będzie w tym składzie, więc chyba wziąłbym tego Lama póki co. No i patrzymy dalej. Patrzymy dalej co tym razem. Teraz udajemy się już na lewą obronę i to będzie najszybszy lewy obrońca. Okej, to nawet spoko. Najszybszy to będzie Gaja. O właśnie, to spoko, spoko.
Gaję lubię i szanuję, nawet ma tutaj zgranie z Cazorlą, także tym bardziej to jest fajne. Teraz udajemy się na środek obrony i jest Valbuena, blisko znowu tego draftu automatycznego. Ale wybieramy najniższego środkowego obrońcę, bo Nucci 1,90 m, tutaj 1,87 m. I Abdenur. Albo Abdenur, albo Toprak. No i teraz nie wiem, bo Abdenur ma idealne zgranie z Gają, a znowu Toprak no byłby dobry tutaj dla Lama, ale chyba, czekajcie. Średnia, średnia, a ten ma high, high. No to wezmę Abdenura, no i teraz trzeba znaleźć jakiegoś kumpla dla Abdenura. Może Boateng? To byłoby spoko, zobaczmy. Przyszła legenda znowu. Kto tutaj zostanie przyszłą legendą? Ojeju, tak ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ale według mnie najbardziej, największe szanse z tych zawodników no ma Barzagli, tak? Czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, no to Barzagli na ten moment najbardziej się zapowiada tutaj na legendę. Także wezmę tutaj Barzagliego. No i teraz prawa obrona. I to będzie karta specjalna tym razem. Zobaczmy, co tutaj może być. O, Mario Gaspar. Nawet będzie miał tutaj zgranie z Pardo. Okej, dobra. Może być ten Gaspar. No i teraz bramka. Bramkarz to ważny element, jakiś bufon Czech. Żeby nam wypadł Ronaldinho. Okej, Ronaldinho na bramce. I zobaczmy. No tak naprawdę... Miałem to w sumie sobie sprawdzić na Woodheadzie, czy jakiś bramkarz może mieć dwie gwiazdki sztuczek, ale wydaje mi się, że nie. No i teraz myślę sobie, że chyba wezmę na razie Trapa. Mam nadzieję, że coś tam lepszego nam się jeszcze znajdzie na tym kole i na ławce rezerwowych. Zobaczmy. I to będzie twój wybór. Okej, to jest spoko. Właściwie tak jak w poprzedniej sytuacji. I tutaj twój wybór jest Gianluigi Buffon, moi drodzy. I to jest już naprawdę coś wielkiego. Mieć Buffona na bramce, jeszcze ma zgranie tutaj z Barzaglim. To od razu ich wymienię. O tak. To już zaczyna mieć sens. Coś tam z przodu mamy. Bramkę i obronę też mamy. Więc jestem już zadowolony. A teraz mamy po prostu Placka. Czyli znowu zawodnik z najmniejszą fizycznością. I to tym razem będzie niestety. Albo Kurzawa, albo Schulz. No to wiadomo, że wolę tutaj Kurzawy. Chociaż on i tak pewnie nie zagra. No tam już mamy fajne zgranie zrobione. Chociaż kto wie. Jeszcze wszystko może się wydarzyć. Teraz mamy, co to jest? Karta specjalna. Okej. Jakiś inform nam wypadnie tu, czy nie? No raczej nie, więc musimy niestety ponowić losowanko. Chociaż tutaj tak naprawdę też bez znaczenia, kogo weźmiemy. Ale mamy przyszła legenda. No nie wiem, no tutaj spojrzę po prostu może na najwyższy overall i przyszłą legendą może zostanie Bajano. Dobra, bierzemy Bajano i lecimy na kolejne losowanko. I co tym razem? I tym razem losowy wybór, czyli znowu od 1 do 5. Ostatnio była piąteczka i tym razem będziemy mieli co? Czekajcie, o. I tym razem będzie jedynka, a więc zobaczmy, kto będzie pod numerem 1. I to będzie Müller na SPO. No i spójrzmy, co tutaj się dzieje. Jest tutaj Müller, który ma idealne zgranie z Lamem. I tutaj też Reis Rafael. No, coś się dzieje względem zgrania. Powiem wam, że patrząc na zgranie, to będzie jeden z lepszych draftów chyba moich ostatnio. Bo zawsze jak tam losowałem, to tak różnie to było. Teraz mamy zawodnika z Europy. Zobaczmy, co za Europejczyk nam wpadnie. I to będzie Markowicz tak naprawdę. Nie mamy innego wyboru, także bierzemy Markowicza. Markowicz ma chyba 4 gwiazdki sztuczek, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, ma 4. Potwierdzone info. No i tutaj Valbuena, czyli najniższy zawodnik. Oj. Znowu ten najniższy. I kto będzie tym najniższym, powiedzcie mi? Chyba Baka, co? 1,81 m? 1,80 m Di Maria? Myślałem, że Di Maria jest trochę wyższy. Hulk ma 1,80 m i Royce tak samo. O kurde, czekajcie, spokojnie. Hulk, Di Maria czy Royce? Nie no, Royce. Wezmę Royce'a, bo najbardziej nam Royce będzie pasował. Za Cazorlę może go tutaj wsadzimy. Zobaczymy. Na razie wezmę Royce'a. No powiem wam, że nie spodziewałem się. Myślałem, że to są troszkę wyżsi zawodnicy. A teraz mamy V
Forrest Gump. Blisko był Penn United, ale tutaj wybór padnie na najszybszego zawodnika, którym będzie Gareth Bale, 95 tempaż. Okej, niech jest Bale. I cztery karty do końca zostały, zobaczymy co nam jeszcze ciekawego tutaj wypadnie. I to jest twój wybór, znowu blisko draftu automatycznego, ale tuż obok. I to będzie twój wybór. I powiem wam, że nie wiem jeszcze kogo wezmę. Może tego Szula. Gdybym faktycznie jakoś bardziej coś z tą Bundesligą zrobił, to weźmiemy tego Szula. Chociaż może Bartra, ale to z Buffonem nie będzie zgrania. To nie, na razie wezmę tego Szula. I trzy karty do końca. I teraz mamy... O panie, znowu prawie draft automatyczny. I znowu to będzie jednak twój wybór. A na twoim wyborze... Ha. No tak patrzę sobie, co tutaj może nam pasować, ale powiem wam, że... Wezmę chyba po prostu najniższe overall i tyle. I zobacz, dwie karty do końca. No i w końcu jest. Draft automatyczny. Szkoda, że tak późno pewnie dla niektórych, ale tutaj te dwie ostatnie karty już musimy uzupełnić skład automatycznie i to jest Popow i tak, także tak średnio. Ja udaję się, słuchajcie, na ustawienie składziku i widzimy się już za momencik. Okej, słuchajcie, powiem wam szczerze, że nie zdecydowałem się na żadną zmianę, także jeszcze wybierzemy sobie menadżera i możemy ruszać z pierwszym meczem. Generalnie wygląda to całkiem ok. Mamy 85 zgrania, 85 ocena, na ławce jest Marco Reus, na ławce jest Messi, na ławce jest Bale, którzy pewnie w trakcie meczu będą wchodzili. No ale póki co wygląda to całkiem nieźle i miejmy nadzieję, że uda nam coś się ugrać lepszego w tym drafcie, no ale zobaczymy. Także widzimy się już na pierwszym składziku naszego przeciwnika. Powiem wam, że gramy z youtuberem jakimś chyba, bo miał nick Gugi YouTube, coś takiego. Jest legenda Gary'ego Neville'a w składzie. Zgrania ma 100, 84 ocena, wygląda to całkiem ok. No jestem ciekawy, czy to jest faktycznie jakiś youtuber, czy jakiś znany, czy jakiś mniej znany. Zobaczymy. I pierwsza groźna sytuacja. Niestety nad bramką Leo Messi. Zobaczmy, piłka na Messiego. Messi, oj, jak dobrze poda! To będzie gol, ale udało się, Jezus Maria! Ledwo ta piłka wpadła do siatki, ale Tomek Müller idealnie tam się znalazł i tylko wpakował do pustej bramki, no ale z lekkimi problemami, trzeba to przyznać. Mamy prowadzenie. Powiem wam, że tak w międzyczasie sprawdziłem, czy ten Gugi faktycznie to jakiś youtuber. No prawdopodobnie nie. Zobaczmy, Tomek Müller. Tutaj Leo Messi przejmuje piłkę na dużym szczęściu, ale co tu się dzieje? O kurde, jak to? Nie, takie rzeczy trzeba wykorzystywać, takie rzeczy trzeba przyjmować, ale niestety nie tym razem. Zobaczmy, Cristiano Ronaldo też wpuszczony na samym początku. Piękna wrzutka! I jest wyrównanie. No nieźle, fajna akcja. Piłka na Griezmana, Griezmann nie dojdzie. Jednak Rafael przejmuje piłkę, zobaczmy, będzie groźnie, Gaja! Oj! Broni hard! Gaja ma pretensje, że mógł chyba na lewą nogę sobie tą piłkę wziąć, ale niestety tego tak się nie udało. Jeszcze mamy rzut rożny. Leo Messi zagrywa do Müllera. Ten do Abdenura! No i ten się nie myli. Obrońca strzela bramkę na 2-1. Ładna piłka, Müller tutaj. No pięknie, tutaj znalazł Cazorla, który właśnie, co zrobi Cazorla? O proszę! Nawet ja się nie spodziewałem, że Cazorla tak tutaj ładnie przejdzie i strzeli bramkę na 3-1. 64 minuta, no i myślę, że w tym momencie jesteśmy już prawie pewni awansu do kolejnej rundy. Zobaczmy Bale. Wow, 4-1. No myślę, że kropka nad i została teraz postawiona. Zobaczmy, kolejna szansa na jakąś akcję. Müller, Messi, Rafael, Messi. Ulala, my friends, 5-1. Mamy to, ładna akcja. No i czekamy już na końcowy gwizdek. No i chyba będzie za momencik, bo widzimy kółeczko śmierci. Jak to mówią, najprawdopodobniej jest to po prostu rage quit naszego rywala. Tak jest, utracono połączenie z przeciwnikiem, czyli tutaj nic nas nie zaskoczyło. No i wygrywamy, słuchajcie, 5-1. Udajemy się na meczyk ćwierćfinałowy. Miejmy nadzieję, że będzie podobnie. Oto składzior kolejnego rywala. Z Neuerem 9-2. O kurde. Oj, to może być bardzo ciężki mecz, powiem wam. Zwykły Neuer dobrze broni. To ten Neuer też daje radę.
na ten inform. Zobaczymy. Ależ teraz Benzema poszedł. Będzie ciężko Benzema. No i niestety 1 do 0. Z tego kontrataku ładnie tam wyszedł Benzema. Antoine Griezmann. Ładne przejście. Antoine Griezmann. I broni Neuer. Jeszcze Rafael. Pusta bramka. I to jest wyrównanie. No nie spodziewałem się, że to wpadnie. Tam jeszcze obrońca przybiegał, także mieliśmy dużo szczęścia, bo tutaj już całą robotę zrobił Griezmann. Neuer oczywiście to wybronił bez problemu, no i tutaj ten obrońca nie dał rady wyciągnąć. Do Neuera nie można mieć pretensji, ale do tego obrońcy owszem. Mam remis. Ronaldo 2-1. Wow. Zobaczmy, Messi, będzie okazja. Leo Messi, Messi! I broni Neuer niestety. Zobaczmy, Rafael. Ładne minięcie Rafaela. Jest tutaj Müller. A czy Müller coś z tego zrobi? Broni Neuer, wow! Zobaczmy, oj! I to jest 3 do 1, no kurde! Już go miałem na widelce, a tutaj bęk. Jedna akcja, 3-1. Zobaczmy, Bale do Müllera. Tu jest Messi, Messi uderzenie! I obok słupka, kurde fix. Zobaczmy, może teraz Royce znowu zagrywa do Messiego. Leo Messi, może jednak teraz. Messi! Jest 3 do 2, ale chyba za mało czasu, żeby to odrobić. No, brakuje nam zdecydowanie tego wykończenia. Rafael. Teraz będzie groźna akcja. Zobaczmy, Marco Royce! Chciałem zrobić! O nie, chciałem z wóz zrobić, a tu proszę. Strzelił mi. No i teraz już sobie, że tak będzie trzymał piłeczkę. Także, no niestety, tym razem chyba nam się nie uda tutaj już dokonać żadnego cudu. Okej, słuchajcie, niestety w tym meczu przegrywamy, byliśmy gorsi. No niestety, niestety, tym razem bez żadnego finału, ale zobaczymy, może coś za to z paczek wreszcie wypadnie. Jak odpadniemy szybciej, to może jakieś lepsze paczki dostaniemy. No, lepszych paczek to raczej nie dostaniemy, ale może jakiś lepszy drop chociaż będzie. I sprawdźmy pierwszą paczkę, zobaczmy. Halo, halo, czy tam będzie jakiś boom? Chyba nie. Chyba nie będzie. Jestem ciekawy, czy w ogóle trafimy jakiegoś świecącego zawodnika. Na razie pierwsza paczka, no taka średniawa. Mam nadzieję, że ta ostatnia będzie chociaż jakieś malutkie boom. Patrzymy dalej, no i tutaj, tak jak myślałem. No, jest świecący piłkarz, tak, ale sami widzicie jaki. No i teraz ta ostatnia paczka, teoretycznie najlepsza. Ale czy też tak będzie w praktyce? Zobaczmy, Lacazette na obrazku tejże paczki i w środeczku mamy, no kurczę, nie wierzę. Naprawdę nie wiem, co jest. Czy się wygrywa drafty, czy się przegrywa drafty, to nic nie dropi. Nie mam sposobu, jest katalizator jeszcze tutaj z takich ciekawostek. Też był mocarz, możemy dać mocarza naszym zawodnikom. Także moi drodzy, no niestety tym razem w kole fortuny nie wyszło nam to najlepiej. Mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek, że nie wygraliśmy ani nie mieliśmy finału. Zostawcie koniecznie łapkę w górze, jeżeli będzie 2000 łapek, to w kolejnym tygodniu pojawi się kolejny odcinek z tej serii. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, hej!